Lesen wir noch bis Kapitel 19, Vers 4. Ab, wo wir eben aufgehört haben. Ab Vers 23. Przeczytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 18 rozdział, od 23 wiersza do 19 rozdziału, do 4 wiersza. A zbliżywszy się, Abraham rzekł: czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan: jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł: oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł: nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: może znajdzie się tam 40? I odpowiedział: nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł: niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię. Może znajdzie się tam 30? I odpowiedział: nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł: oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20? I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł: niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10? I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie, i pokłonił się aż do ziemi i rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: nie, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich. Wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. A on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Kommen wir noch einmal kurz zurück auf diese Verse 16 bis 21. Jeszcze krótko wrócimy do 18 rozdziału, te wiersze od 16 do 21. Nachdem dieser Besuch bei Abraham beendet war, gdy zakończyły się odwiedziny u Abrahama, nachdem sie auch oder Gott seine Botschaft an Sarah gerichtet hatte, potem gdy Bóg już skierował swoje poselstwo do Sary, erheben sich die Männer und wollen weitergehen. Podnieśli się ze swoich miejsc ci mężowie i chcieli pójść dalej. Das heißt, Gott ist nicht nur gekommen, um Abraham zu besuchen, a to oznacza, że Bóg nie tylko przyszedł, aby odwiedzić Abrahama, sondern die Männer sind auch gekommen, um anschließend nach Sodom zu gehen. Ale ci mężowie przyszli, aby potem również udać się do Sodomy. Weil über Sodom das Gericht ausgesprochen werden sollte. Dlatego, że miał być wypowiedziany sąd nad tym miastem. Und jetzt gibt hier einige Dinge, die wir uns etwas genauer angucken müssen. I tu jest kilka rzeczy, którym musimy się bliżej, dokładniej przyjrzeć.
Ich will zuerst einmal kurz auf die Männer zu sprechen kommen. Najpierw krótko chciałbym jeszcze nawiązać do tych mężów. In Vers 16 ist klar, dass alle drei Männer erst einmal sich erheben. W wierszu 16 jasno to widać, że wstali ci mężowie, wszyscy trzej. Und dann blicken sie hin nach Sodom. I oni skierowali swoje spojrzenia w kierunku Sodomy. Das ist mal das erste, was hier passiert. Pierwsza rzecz, która się tu wydarzyła. Wir haben hier keine Eile und keine Hast. I nie widać tutaj żadnego pośpiechu ani jakiejś gonitwy. Abraham geht ein klein wenig mit ihnen. Abraham idzie troszeczkę z nimi. Und dann bleibt der Herr mit Abraham zurück. A potem Pan pozostał z Abrahamem troszeczkę w tyle. Und die beiden anderen Männer gehen weiter. A tych dwóch pozostałych mężów poszło dalej. Dann lesen wir als nächstes in Vers 22. I jako następną rzecz czytamy w wierszu 22. Und die Männer wandten sich von dort weg und gingen nach Sodom. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Und erst in Kapitel 19, Vers 1 lesen wir, dass sie abends in Sodom ankamen. I dopiero w 19 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy, że wieczorem przyszli do Sodomy. Das heißt, dieses Gericht, was Gott hier ausübt, ist nicht ein überhastetes Gericht. A więc ten sąd, który miał tutaj Bóg ogłosić, nie był to sąd, który był podejmowany w pośpiechu. Sondern etwas, was Gott sehr wohl abgewogen hat. Ale była to rzecz, którą Bóg bardzo dobrze wyważył, rozważył. Das war nicht aus spontanem Zorn heraus. Nie działo się to na podstawie spontanicznego gniewu. Wie wir manchmal reagieren würden. Tak jak my może byśmy bardzo często reagowali. Sondern nach einer ausgiebigen Prüfung. Ale działo się to po dokonaniu dokładnego sprawdzenia. Wir haben etwas Ähnliches bei Noah, bei der Sintflut. Podobną rzecz oglądamy w przypadku Noego, gdy był potop. Auch da sagt Gott nicht, morgen kommt die Flut. Tam też Bóg nie ogłosił tego, jutro nastanie potop. Sondern er lässt den Menschen 120 Jahre Zeit. Nie, Bóg zostawił aż 120 lat czasu dla ludzi. Dass sie sich noch für Gott entscheiden können. Aby mogli jeszcze podjąć decyzję pójścia za Bogiem. Und auch hier werden wir gleich noch sehen, dass Gott das erst alles sehr sorgfältig prüft. I tutaj również też możemy zauważyć, że Bóg wszystko dokładnie sprawdza. Und erst dann kommt das Gericht Gottes. I dopiero wtedy Bóg podejmuje wyrok. Doch bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, ale zanim będziemy na ten temat mówili, müssen wir die Verse 17 bis 21 uns angucken. Musimy spojrzeć na te wiersze od 17 do 21. Denn diese Verse 17 bis 21 zeigen uns, dass Abraham wirklich der Freund Gottes gewesen ist. Dlatego, że te wiersze od 17 do 21 jasno na to wskazują, że Abraham rzeczywiście był przyjacielem Bożym. Woran können wir das sehen? Po czym to możemy zauważyć? Abraham hatte mit Sodom eigentlich gar nichts zu tun. Abraham w zasadzie nie miał nic do czynienia ze Sodomą. Er hatte auch nichts mit Gomorra zu tun. Nie miał nic do czynienia z Gomorą. Es war die Gegend, die Lot sich ausgewählt hatte. A były to te rejony, które wybrał sobie Lot. Abraham war woanders, dort bei der Terebinte Mamres. Abraham mieszkał całkowicie gdzie indziej, tam, gdzie była ta Dąbrowa Mamre. Trotzdem bespricht Gott mit Abraham etwas über Sodom. A pomimo tego Bóg omawia z Abrahamem rzeczy dotyczące Sodomy. Das heißt, Gott bespricht mit Abraham etwas, womit Abraham eigentlich gar nichts direkt zu tun hat. To oznacza, że Bóg tutaj omawia z Abrahamem taką sprawę, która w zasadzie w ogóle nie dotyczy Abrahama. Das heißt, Gott bespricht mit Abraham etwas, was ein Freund mit einem Freund bespricht. I tak można powiedzieć, że jest to tak, jak Bóg, który rozmawia z Abrahamem, jak przyjaciel z przyjacielem, którzy omawiają pewną sprawę. Und deswegen wird bei diesem Gespräch so klar deutlich, dass Abraham wirklich der Freund Gottes gewesen ist. I to właśnie z tego widać dokładnie, że Abraham rzeczywiście jest przyjacielem Bożym. Und das ist Gott so wichtig, dass er Abraham dreimal als seinen Freund, dass Abraham dreimal als der Freund Gottes in der Bibel bezeichnet wird.
A że to rzeczywiście jest tak ważne dla Boga, to możemy zauważyć po tym, że w Biblii Abraham trzykrotnie jest nazywany przyjacielem Boga. Po raz pierwszy możemy to przeczytać w Księdze Kroniki. Druga Księga Kronik, 20 rozdział. Siódmy wiersz. Hast nicht du, unser Gott, die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewig? Czy nie ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? Druga Kronik 20, wiersz 7. Beim nächsten Mal in Jesaja 41 sagt es Gott selbst. Diesmal spricht es ein anderer aus über die Beziehung. Tu, następnym miejscem to jest Izajasza 41 rozdział i tutaj w troszeczkę inny sposób mówi o tym związku z Abrahamem. Du, vers 8, Jesaja 41, vers 8. Izajasza 41, wiersz 8. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkommenschaft Abrahams, meines Freundes. Lecz ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. Also in 2. Chronika 20 ist es Josaphat, der das sagt. W drugiej Księdze Kronik, 20 rozdział, osobą wypowiadającą te słowa był Jozafat, król Jozafat. In Jesaja 41 ist es Gott selbst. W Izajasza 41 rozdziale to Bóg sam osobiście te słowa wypowiada. Und die dritte Stelle ist im Jakobusbrief. A trzecie miejsce jest w liście Jakuba. Kapitel 2. Drugi rozdział. Vers 23. 23 wiersz. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt: Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Da ist es also die Schrift, die dieses Zeugnis fällt. A więc jest to pismo, które tego rodzaju świadectwo podejmuje i podaje. Aus zweier oder dreier Zeugen Mund sei jede Sache bestätigt. Wiemy, że z ust dwóch lub trzech świadków każda sprawa niech będzie poświadczona. Und so gibt Gott uns ein vollkommenes Zeugnis, dass Abraham wirklich Freund Gottes war. I tak Bóg daje nam swoje doskonałe świadectwo, że rzeczywiście Abraham był przyjacielem Bożym. Niemand anderes im Alten Testament wird so genannt. Nikt inny w Starym Testamencie nie jest w ten sposób nazywany. Auch Mose nicht. Nawet Mojżesz. Mit Mose spricht Gott wie mit einem Freund. Jest napisane, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem jak z przyjacielem, aber er wird nicht Freund Gottes genannt. Ale nigdzie jest, nie jest napisane, żeby był nazwany przyjacielem Bożym. Diesen herrlichen Titel bekommt nur Abraham. Ten wspaniały tytuł otrzymuje tylko Abraham. Und wir. I my. Und wir. Nämlich im Neuen Testament. Mianowicie w Nowym Testamencie. In Johannes 15. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale. Können wir es schwarz auf weiß lesen. Możemy czarno na białym przeczytać. Dass Jesus Christus uns als seine Freunde bezeichnet. Że Pan Jezus właśnie nas określa jako swoich przyjaciół. Vers 13. 13 wiersz, Jana 15, 13. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Większej miłości nikt nie ma nad tę, gdy, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe,
euch kundgetan habe. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Siehst du, deswegen sind diese Verse 17 bis 21 beschreiben uns dieses Freundschaftsverhältnis. I tak spójrzcie na te wiersze od 17 do 21 w tym 18 rozdziale pierwszej Mojżeszowej jako opis tego stosunku, jaki Bóg miał ze swoim przyjacielem, z Abrahamem. Denn der Herr tut Abraham etwas kund, was er von Gott empfangen hatte. Dlatego, że Pan teraz przekazał Abrahamowi coś, co on otrzymał od Boga. Es ist wirklich ein Freundschaftsgespräch. I rzeczywiście widzimy, że to jest przyjacielska rozmowa. Was ist ein Freund? Kto to taki przyjaciel? Die Bibel hat dafür eine ganz klare Beschreibung. Biblia zawiera w sobie bardzo jasne określenie. Sprüche 17, Vers 17 ist vielleicht der wichtigste Vers. Przypowieści, 17 rozdział, 17 wiersz, to jest prawdopodobnie najważniejszy wiersz. Ein Freund liebt zu aller Zeit. Przyjaciel miłuje w każdym czasie. Und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. I okazuje się bratem w ucisku. Ein Freund liebt zu aller Zeit. Tak, przyjaciel miłuje we wszystkich czasach. Jesus Christus beweist das täglich. Pan Jezus Chrystus objawia codziennie. Er hat es am Kreuz von Golgatha bewiesen. On to udowodnił na krzyżu Golgoty. Und er beweist es dadurch, dass er uns die Füße wäscht. I on to również też i cały czas udowadnia przez to, że obmywa stopy nasze. Jetzt müssen wir diese Freundschaft erwidern. I my teraz musimy tą przyjaźń teraz odwzajemnić. Wir müssen diese Liebe erwidern. Musimy tą miłość odwzajemnić. Denn ein Freund liebt zu aller Zeit. Bo czytamy tam, że przyjaciel miłuje w każdym czasie. Ist das in deinem, in meinem Herzen so? Czy w twoim i moim sercu właśnie tak wygląda? Dass wir wirklich den Herrn Jesus zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens lieben? Że my rzeczywiście Pana Jezusa w każdym punkcie naszego życia miłujemy? So ganz praktisch meine ich. Teraz mam na myśli te sprawy całkowicie praktycznie. Vielleicht auch an jedem Ort, wo ich mich aufhalte. Czy rzeczywiście na każdym miejscu, w którym przebywam? Kann da wirklich eine bewusste Liebe zu Jesus Christus ausfließen? Czy rzeczywiście z każdego miejsca może z mojego serca wypływać świadoma miłość do Pana Jezusa? Man merkt, das ist schon eine sehr intensive Beziehung. Bo przecież musimy zauważyć, że to jest bardzo intensywny związek między nami a Nim. Und als ein Bruder für die Drangsal ist er geboren. I czytamy w tym wierszu w Przypowieściach również 17:17, że on narodził się jako przyjaciel w ucisku, jako brat w ucisku, przepraszam. Als jemand, der mir in meinen Nöten ganz nahe steht. A więc jest to ktoś, który w mojej biedzie jest bardzo blisko mnie. Der mich dann nicht in meinen Nöten alleine lässt. Który nie zostawia mnie w mojej biedzie samemu sobie. Sondern der wirklich innig für mich da ist. Ale który rzeczywiście jest całym swoim wnętrzem dla mnie. Ein schwaches Bild ist vielleicht die Freundesbeziehung zwischen David und Jonathan davon. Może słabym tylko tutaj wzorcem może być ta przyjaźń, jaka była między Jonatanem a Dawidem. Es gibt noch eine warnende Seite im Buch der Sprüche. Ale również też i w Księdze Przypowieści możemy przeczytać takie słowa ostrzegające. Top aktuell für die heutige Zeit. Najbardziej aktualne właśnie w dzisiejszych czasach. Sprüche 18, Vers 24. 18 rozdział, 24 wiersz Przypowieści. Ein Mann vieler Freunde wird zugrunde gehen. Sprüche 18, Vers 24. Steht das bei euch da nicht? Aha. Okay. Ja muszę to przetłumaczyć tak, jak jest napisane w tym niemieckim, bo brat to używa, więc musimy to tak po prostu podać. Mąż, który ma wiele przyjaciół, ten może zginąć. No zobacz. Tylko tyle. Pierwsza połowa.
Wir haben nicht hunderte von Freunden. I z pewnością nie mamy setki przyjaciół. Auch wenn uns das heute in der Welt manchmal vorgegaukelt wird. Nawet jeżeli w dzisiejszym świecie wszystko tak jest pokazywane, jakoby było twoim przyjacielem. Ich kannte das noch von Schülern, als ich an der Schule unterrichtete. Ja znam to jeszcze z czasów szkolnych, gdy ja uczyłem w szkole. Die waren bei irgendwelchen Internetanbietern wie Facebook. Na przykład, gdy byli zajęci jakimiś ofertami z internetu albo Facebookiem. Und waren ganz stolz, dass sie 100 oder 500 Freunde hatten. I byli dumni z tego, że mają na swoim profilu 100, a może 500 przyjaciół. Wahrscheinlich wäre keiner von ihnen ein Freund gewesen, der die biblischen Ansprüche erfüllt hätte. To może z tych 500 ani jeden by się nie znalazł taki, który by wypełnił te biblijne wymagania w stosunku do przyjaciela. Für die Beschreibung eines Freundes gibt es ganz enge Grenzen. Bo co do opisu przyjaciela, to my znajdujemy bardzo ściśle określone, niezbyt szerokie granice. Es ist jemand, mit dem ich einen ganz vertrauten Umgang habe. Bo mianowicie jest to taki człowiek, z którym ja mogę mieć te współżycie w pełnym zaufaniu. Mit dem ich ganz persönliche Dinge besprechen kann. Z którym mogę omówić całkowicie swobodnie moje osobiste rzeczy. Und der auch reagiert, wenn ich darauf eine Antwort gebe. I który również będzie reagował, gdy ja dam odpowiedź. Und so ist das hier bei Abraham und dem Herrn, der vor ihm steht. I tak sprawa wygląda pomiędzy Abrahamem i Panem, który stoi przed nim. Sie haben ein ganz persönliches Gespräch. Oni wiodą ze sobą bardzo osobistą rozmowę. Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Czy ja miałbym ukryć to przed Abrahamem, co mam zamiar uczynić? Also etwas, was eigentlich verborgen gewesen ist. A więc w zasadzie rzecz, która była ukryta. Was muss Gott für ein Vertrauen in diesen Abraham gehabt haben? Jak Bóg musiał mieć wielkie zaufanie do tego Abrahama? Dass er das mit ihm bespricht und weiß, dass Abraham das für sich behält. I omawia z Abrahamem rzeczy i wie o tym, że Abraham to zachowa tylko dla siebie. Das ist eben auch ein Kennzeichen von Freundschaft. To też jest właśnie cecha charakterystyczna przyjacielstwa. Eben auch Verschwiegenheit. Mianowicie umiejętność przemilczenia. Und wir sehen, was das hier für ein schönes Verhältnis ist. I możemy zauważyć, jak piękny to jest związek. Denn warum kann er das vor ihm aussprechen? Gdyż, dlaczego on może to przed nim opowiedzieć o tym? Ja, Abraham wird doch einmal zu einer großen und mächtigen Nation werden in Vers 18. Dlatego, że wiersz 18 wskazuje na to, że z Abrahama na pewno wywiodę wielki naród. Und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. I przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wir müssen kurz über diesen Vers reden. Musimy krótko teraz zatrzymać się, aby omówić ten wiersz. Wie ist das möglich, dass in Abraham alle Nationen gesegnet werden? Jak to jest możliwe, aby w Abrahamie były błogosławione wszystkie narody? Abraham ist ein Mensch wie du und ich. Przecież Abraham jest człowiekiem takim samym jak ty i ja. Und er hatte auch seine Fehler. I on też popełniał swoje błędy. Wie ist es dann möglich, dass Gott eine solche Segensverheißung aussprechen kann? Jak to możliwe, żeby Bóg tego rodzaju wypowiedzi dotyczące błogosławieństwa mógł teraz jemu objawić? Nun, die Antwort haben wir im Brief an die Galater. Odpowiedź znajdujemy w liście do Galacjan. In Kapitel 3. W trzecim rozdziale. Da zeigt Gott, warum das möglich ist. Tam Bóg pokazuje, dlaczego było to w ogóle możliwe. Und wieder lernen wir daraus, dass wir die Bibel sehr sorgfältig lesen müssen. I znowu musimy się nauczyć ponownie tego, że Biblię musimy czytać bardzo dokładnie. Denn es heißt dort etwas später in Kapitel 3, Vers 16. I tam możemy przeczytać w Galacjan 3, rozdział 16, wiersz. Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego.
Er sagt nicht und den Nachkommen. Pismo nie mówi i potomkom. Als von vielen, sondern als von einem und deinem Nachkommen. Jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu. Welcher Christus ist. A tym jest Chrystus. Das heißt, sie waren in Abraham gesegnet. To znaczy, że te narody były w Abrahamie błogosławione. Weil Christus aus seinem Schoß hervorgegangen ist. Dlatego, że Chrystus również pochodzi z jego łona. Als der eine wahre Nachkomme. Jako ten jedyny, prawdziwy potomek. Wo sämtliche Prophezeiungen drin münden. Gdzie w nim właśnie skupiają się wszelkie proroctwa. Und so sind sie eben in Christus gesegnet, der ein Nachkomme von Abraham war. I tak my wszyscy jesteśmy błogosławieni w Chrystusie, który jest potomkiem Abrahama. Und deswegen kann Gott hier sagen, dass sie in Abraham gesegnet sind. I to dlatego Bóg mógł powiedzieć, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Aber das heißt auch nicht, dass alle Nachkommen Abrahams automatisch gesegnet sind. Ale to wcale nie oznacza automatycznie, że wszystkie potomstwa Abrahama będą błogosławione. Denn das finden wir in Römer 9, Vers 9. Gdyż o tym czytamy w Rzymian w 9 rozdziale, 9 wiersz. Sondern die Nachkommen, die aus Isaak stammen. Ale tylko potomstwa, które będą pochodziły od Izaka. Und die dann aus Glauben gekommen sind. A mianowicie wszyscy ci, którzy narodzili się z wiary. Wir können das ja einmal kurz aufschlagen, Römer 9, Vers 9. Możemy krótko ten wiersz zobaczyć, Rzymian 9, rozdział 9, wiersz. Denn dort wird auch ein Vers zitiert aus dem, was wir gelesen haben. Mianowicie dlatego, że tutaj jest zacytowany jeden z wierszy, który żeśmy czytali. Ich fang mal an, oder lies mal bitte Römer 9, Vers 6 bis 9. Musimy przeczytać w 9 rozdziale listu do Rzymian od 6 do 9 wiersza. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Abraham, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Sind vielleicht seltsam klingende Verse. Może to są wiersze, które w dziwny, szczególny sposób brzmią. Aber was meint er in Vers 6, dass das Wort Gottes hinfällig gewesen sein könnte? Hinfällig. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre in Vers 6. Ale co to oznacza, ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Warum hätte der Verdacht aufkommen können, dass das so wäre? Dlaczego w ogóle miałoby powstać tego rodzaju podejrzenie, że coś takiego by mogło się zdarzyć? Weil die Gnade auch zu den Nationen ausgeflossen ist. Dlatego, że łaska również wypłynęła do narodów. Da haben die Juden gedacht, wie ist das möglich? A Żydzi myśleli sobie, jak to jest możliwe? Denn Israel sind doch all die Nachkommen von Abraham. Bo przecież Izraelem są wszyscy ci, którzy są potomstwem Abrahamowym. Nein, sagt Gott. A Bóg mówi nie. Nicht alle Kinder Israels sind Abraham. Nie sind Israel, Entschuldigung. Nie wszystkie dzieci Abrahama są Izraelem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man beachten muss. To jest bardzo ważny punkt, który musimy brać pod uwagę. Denn ein Nachkomme von Abraham ist ja auch Ismael. Bo wiemy, że i potomkiem Abrahama jest Ismael. Und seine Nachkommen bilden bestimmt nicht das Volk Israel. A jego potomstwo z całą pewnością nie tworzy ludu izraelskiego. Also sagt Gott, passt mal gut auf. A więc Bóg tutaj mówi do nas, uważaj teraz. Auch wenn in Abraham alle Nachkommen gesegnet sind. Nawet jeżeli w Abrahamie całe potomstwo jest błogosławione, so sind nicht alle Nachkommen von Abraham Israel, to jednak nie wszyscy jego potomkowie są Izraelem, sondern nur einige, tylko niektórzy, und zwar nur diejenigen, a mianowicie tylko ci,
die Gnade Gottes auch angenommen haben. Którzy przyjęli łaskę oferowaną przez Boga. Und das ist eine Verheißung. A to jest tego rodzaju obietnica. Das ist etwas, was Gott festgelegt hat. A więc jest to postanowienie, które Bóg tak powziął. Genauso wie er einmal gesagt hat. Dokładnie tak samo, jak kiedyś też powiedział. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. W tym oznaczonym czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna. Das heißt, Gott sagt, es gibt eine Linie und die habe ich festgelegt. To znaczy, że Bóg mówi, jest tylko jedna linia i ja postanowiłem, która to jest. Und das habe ich in meiner Souveränität festgelegt. Ja to w mojej suwerenności, niezależności sam postanowiłem. Und nur auf diesem einen einzigen Weg des Glaubens kann man zu einem wahren Kind Gottes werden. I tylko na podstawie tej jednej drogi wiary można stać się dzieckiem Bożym. Vielleicht ist jemand hier, der findet das ungerecht. Może w tej sali jest ktoś taki, który stwierdził, to jest niesprawiedliwe. Dann sagt Gott, das macht nichts. To wtedy Bóg mówi, nie szkodzi. Ich habe das als der allmächtige Gott so bestimmt. Ja jako ten wszechmogący Bóg tak postanowiłem. Genauso wie der Töpfer den Ton in der Hand hat. Dokładnie tak samo jak garncarz ma glinę w swoich dłoniach. Und ein Gefäß herstellen kann, wie es ihm gefällt. I on może uformować z tej gliny takie naczynie, jakie się jemu podoba. Dazu hat die Macht. Do tego on ma odpowiednią władzę, moc. Und so habe ich festgelegt, dass man nur auf diesem einen Weg zu Gott kommen kann. I też ja postanowiłem, że tylko na tej jednej drodze jest możliwość dojścia do Boga. Im Alten Testament vorausschauend auf Jesus Christus. W Starym Testamencie oczywiście było to wskazane jako wskazówka na Chrystusa. Und natürlich in der Zeit der Gnade auf Grundlage des Werkes von Jesus Christus. A obecnie w czasie łaski dzieje się to na podstawie dzieła dokonanego przez Pana Jezusa. Und genau deswegen sagt Gott, habe ich auch das Recht, die zu richten, die diesen Weg nicht gehen wollen. I dokładnie też dlatego Bóg ma prawo powiedzieć, mam prawo do tego, aby sądzić wszystkich tych, którzy tą drogą nie pójdą. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. I jest to dla nas ważne, abyśmy to zrozumieli. Denn damit kommen wir jetzt zu diesem Gespräch zwischen Abraham und Gott ab Vers 22. Dlatego, że na tym opiera się rozmowa, która rozpoczyna się od wiersza 22 pomiędzy Abrahamem i Bogiem. Die Männer gehen jetzt weiter und gehen nach Sodom. Ci mężowie poszli teraz dalej aż do Sodomy. Aber Abraham blieb noch vor dem Herrn stehen. Ale Abraham jeszcze stał razem z Panem. Das ist auch rührend hier zu lesen. Jest to naprawdę wzruszające, gdy temu się przyjrzymy, gdy czytamy. Der Herr nimmt sich Zeit. Pan ma dla niego czas. Und Abraham beansprucht diese Zeit. I Abraham korzysta w pełni z tego danego mu czasu. Denn er hat noch etwas zu besprechen mit seinem Herrn. Dlatego, że on ma tą rzecz do omówienia ze swoim Panem. Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Czy też rzeczywiście chcesz zgładzić sprawiedliwego wespół z bezbożnym? 23. Kennen wir diese Frage nicht aus dem tagtäglichen Leben? Czy my tego rodzaju pytań nie słyszymy w naszym codziennym życiu? Wie oft passieren heutzutage Katastrophen? Jakże często zdarzają się w dzisiejszych czasach katastrofy? Flugzeugabstürze. Gdy rozbijają się samoloty? Erdbeben. Gdy są trzęsienia ziemi? Bleiben die Gläubigen jedes Mal verschont? Czy za każdym razem są ochronieni przed tym ludzie wierzący? Wir wissen natürlich nicht, ob Gott aktiv so etwas gesandt hat. My, ob Gott eine solche Katastrophe gesandt hat. My oczywiście nie wiemy, czy Bóg aktywnie w tym współdziałał, aby zesłać tego rodzaju katastrofę. Oder ob er sie zugelassen hat. Albo tylko dopuścił, żeby ona powstała. Er hätte sie auf alle Fälle verhindern können. Z całą pewnością jest to znane, pewne, że mógł Bóg tej katastrofie przeszkodzić. Aber Gott hat es dann nicht getan. Ale Bóg w tym przypadku tego nie uczynił. Und passiert dann den Gerechten nichts? I czy tym sprawiedliwym, którzy tam się znajdowali, nic się nie dzieje? Kommen dabei immer nur die Gottlosen ums Leben? Czy tylko ludzie bezbożni giną w takich katastrofach? Es ist in der Regel nicht der Fall. Z reguły nie jest tak właśnie.
Kann man nicht auch diese Frage stellen, die Abraham hier stellte? Czy nie można by było wtedy postawić takiego pytania, jak tu w 23 wierszu postawił Abraham? Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Was hier ab Vers 22 besprochen wird, to, co teraz, począwszy od tego 22 wiersza, jest omawiane, das sind die Regierungswege Gottes auf dieser Erde. To wszystko są te drogi, którymi, na których Bóg kieruje całą historią tej ziemi. Das sind Wege, die wir nicht verstehen können. A są to drogi, które nie potrafimy zrozumieć. Wo Gott im Buch Jesaja sagt, o których Bóg w księdze Izajasza powiedział, meine Wege sind nicht eure Wege. Moje drogi to nie drogi wasze. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Moje myśli to nie myśli wasze. Aber meine Wege sind höher als eure Wege. Ale gdyż moje drogi są wznioślejsze niż wasze drogi. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Moje myśli są wznioślejsze niż wasze myśli. Und dazwischen steht der Vergleich. I pomiędzy tym jeszcze pojawia się porównanie. So weit der Himmel entfernt ist von der Erde. Tak daleko, jak niebo oddalone jest od ziemi. Wir können Gottes Wege nicht, oft nicht verstehen. Bardzo często nie jesteśmy w stanie zrozumieć dróg, którymi Bóg podąża z tą ziemią. Wir bekommen auch zu Lebzeiten nicht immer eine Erklärung, warum welche Wege Gott auch mit den Gläubigen geht. Również i za czasów życia na tej ziemi nie zawsze zrozumiemy do końca, dlaczego Bóg takimi, a nie innymi drogami też i kieruje w życiu ludzi wierzących. Wir haben die Verheißung, dass Gottes Wege gut mit uns sind. Ale mamy jedną obietnicę, że Boże drogi są zawsze dobrymi dla nas. Auch wenn das vielleicht manchmal in schwierigen Lebensumständen eine schwer zu verstehende Antwort ist. Nawet jeżeli w tych trudnych okolicznościach życiowych jest trudno nam znaleźć tą właściwą odpowiedź na to. Wir dürfen aber nie in die Gefahr kommen, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Ale nigdy nie bądźmy skuszeni do takiego niebezpieczeństwa, aby Boga posadzić na ławie oskarżonych. Oder Gott in seiner Allmacht in Frage zu stellen. Albo podważać wszechmoc Bożą. Das ist das, was der Teufel gerne in uns ins Herz legen möchte. A jest to rzecz, którą tak chętnie chciałby nam diabeł wrzucić do serca. Abraham ist hier sehr, sehr vorsichtig. Abraham jest tutaj bardzo, bardzo ostrożny. Er sagt, vielleicht gibt es in Sodom wenigstens 50 Gerechte. I on mówi tutaj, a może w Sodomie jest 50 sprawiedliwych? Willst du dann nicht dem Ort vergeben um der 50 Gerechten willen? Czy nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Gottlosen zu töten. Nie dopuść, aby śmiał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym. So dass der Gerechte sei wie der Gottlose, fern sei es von dir. By sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht üben? Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Das sind schwere Fragen, die Abraham hier mit dem Herrn bespricht. Są to naprawdę trudne pytania, które Abraham omawia ze swoim Panem. Und der Herr sieht, dass das ehrliche Fragen im Herzen von Abraham sind. I Pan to widzi, że to są szczere pytania, które pochodzą z głębi serca Abrahama. Aber einfach Fragen, deren Antwort Abraham nicht verstehen kann. Ale to są pytania, na które odpowiedzi Abraham nie jest w stanie zrozumieć. Gott lässt die Antwort hier offen. Również też i Bóg zostawia te pytania otwarte, bez odpowiedzi. Es gibt auf diese Fragen auch keine Pauschalantwort. Nie ma na te pytania odpowiedzi takiej uśrednionej. Und schon gar keine einfache Antwort. A już w żadnym wypadku nie ma prostej, łatwej odpowiedzi. Einfache Antworten sind oft billige Antworten. Te łatwe odpowiedzi są bardzo często odpowiedziami nic nie wartymi. Billige Antworten sind gefährliche Antworten. A takie odpowiedzi nic nie warte to są bardzo niebezpieczne odpowiedzi. Gott sagt, wenn ich 50 Gerechte finde, so will ich ihretwegen den ganzen Ort vergeben. Bóg powiedział, jeżeli tam znajdę 50 sprawiedliwych, całemu temu miejscu przebaczę. Naja, vielleicht waren die 50 etwas zu viel und Abraham spricht von 45.
No tak, może tych 50 to zbyt duża liczba i Abraham zmniejsza ją do 45. Und er spricht mit Gott immer weiter und reduziert das Ganze auf nur noch 10. I dalej z Bogiem tą sprawę w pokorze omawia i redukuje tą liczbę sprawiedliwych tylko do 10. Gott sagt, Bóg odpowiada, Vers 32, ich will nicht verderben um der 10 willen. I również z powodu tych 10 nie zniszczę tego miejsca. Abraham und Gott, sie beenden das Gespräch. I Abraham i Bóg kończą tą rozmowę. Vielleicht hätte Abraham noch tiefer gehen sollen. Może Abraham musiałby jeszcze głębiej zejść z tą liczbą. Warum hört er bei der Zahl 10 auf? Dlaczego on zakończył prośbę na tej liczbie 10? Vielleicht ist eine Antwort Vers 12 in Kapitel 19. Może odpowiedzią na to jest wiersz 12 w 19 rozdziale. Und die Männer sprachen zu Lot, wen du noch hier hast, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter. Führe hinaus aus diesem Ort. 12 wiersz. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: kogokolwiek tu masz jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Sind ungefähr 10 personen. To liczba tych członków rodziny to około 10 osób. Vielleicht dachte Abraham, sie wären alle gerecht wie Lot. A Abraham może myślał, że oni wszyscy będą tak samo sprawiedliwi jak Lot. Sie waren es nicht. Ale niestety nie byli. Er hätte noch tiefer gehen müssen. On musiałby jeszcze z tą liczbą zejść jeszcze niżej. Und er hätte es tun können. I mógłby tak uczynić. Wir gehen mal nach Jeremia. Bo możemy teraz udać się do Księgi Jeremiasza. Jeremia 5. Piąty rozdział. Jeremia 5, Vers 1. Pierwszy wiersz. Jeremiasza, piąty rozdział, pierwszy wiersz. Durchstreift die Gassen Jerusalems und seht doch und erkundet und sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemand findet, ob einer da ist, der Recht übt, der Treue sucht. So will ich ihr vergeben. Jeremiasza 5, 1. Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczę mu. Gott sagt, wenn ein einziger in Jerusalem gewesen wäre. Bóg powiedział, gdyby w Jerozolimie był tylko jeden jedyny. Nicht zehn wie bei Abraham. Nie 10 tak jak w przypadku Abrahama. So würde ich ihr vergeben, so gnädig ist Gott. To bym przebaczył Jerozolimie, gdyż tak łaskawy jest Bóg. Weißt du, dass es diesen einen gab? Weißt du, dass es diesen einen gab? Czy wiesz o tym, że był taki jeden? Vor 2000 Jahren dieser eine einzig gerechte überhaupt. Przed 2000 lat ten jeden jedyny sprawiedliwy w ogóle na ziemi. Und dass Gott aufgrund dieser einen einzigen Person vergeben kann. I że Bóg na podstawie tylko tej jednej osoby może przebaczyć. Aufgrund dieser einen einzigen Person, die vollkommen sündlos auf dieser Erde lebte. Na podstawie tej jednej osoby, która całkowicie bezgrzesznie żyła tutaj na tej ziemi. Die am Kreuz von Golgatha für fremde Schuld und Sünde gestorben ist. Która na krzyżu Golgoty zmarła za obce winy i grzechy. Aufgrund dieses einen einzigen kann Gott Milliarden von Millionen von Sündern vergeben. Bóg może teraz przebaczyć milionom grzeszników. Nicht mehr pauschal. Nie jakaś liczba uśredniona. Aber jedem, der kommt. Ale każdemu, który przyjdzie do niego. Das heißt Jeremia 5. To oznacza, że Jeremiasza 5 rozdział hat auch eine prophetische Schau. Ma również i wydźwięk proroczy. Auf diesen einen wahren Gerechten, der damals noch kommen sollte. Wskazujący na tego jedynego sprawiedliwego, który jeszcze miał przyjść na ziemię. Also Gott ist tatsächlich bereit zu vergeben. A więc Bóg rzeczywiście jest gotowy, aby przebaczać.
Und Gott hat sogar diese Fürbitte von Abraham, von seinem Freund, beantwortet. I Bóg na te prośby przyczynne jego przyjaciela Abrahama rzeczywiście odpowiedział. Denn warum wurde Lot gerettet? Bo dlaczego Lot w ogóle został uratowany? Vielleicht der wichtigste Vers in Kapitel 19. To jest najważniejszy wiersz w tym 19. rozdziale. Vers 29. Wiersz 29. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene verdarb, da gedachte Gott an Abraham und entsandte Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy zniszczył miasta, w których mieszkał Lot. Scheinbar hat Gott Lot deswegen verschont, weil Abraham sein Freund gewesen ist und diese Fürbitte hier tat. Wydaje się, że Bóg tego Lota zaoszczędził, dlatego ze względu na Abrahama, swojego przyjaciela, który zanosił przed Bogiem te prośby przyczynne. Aber er tat es anders, als Abraham es sich gewünscht hat. Ale Bóg to uczynił inaczej, niż sobie tego życzył Abraham. Man merkt, dass man den Arm Gottes in Bewegung setzen kann. Tak, możemy zauważyć wszyscy, że rzeczywiście można wprawić w ruch ramię Boże. Aber dass Gott nicht immer so antwortet, genauso wie wir es gerne hätten. Ale że też i Bóg nie zawsze dokładnie tak odpowiada, jak my byśmy sobie tego najchętniej życzyli. Es ist ein schwerer Abschnitt. Jest to bardzo trudny urywek. Vielleicht nicht so sehr vom reinen Verständnis. Nie może z tego powodu, że nie można go zrozumieć rozumem. Aber von der praktischen Verwirklichung. Ale jeżeli chodzi o jego praktyczne urzeczywistnienie w życiu. Gerade wenn man in schwierigen Lebensumständen ist. Bo akurat wtedy, gdy człowiek przebywa w trudnych okolicznościach życiowych, etwas aus der Hand Gottes anzunehmen, ohne Gott auf die Anklagebank zu setzen. Aby potrafił wtedy przyjąć coś z ręki Bożej, co jest dla niego trudne, nie sadzając jednocześnie Boga na ławie oskarżonych. Abraham ist hier sehr vorsichtig. Abraham w tym względzie był bardzo ostrożny. Und sie besprechen das Thema, wie ein Freund mit seinem Freund spricht. I omówił ten temat z Panem, jak przyjaciel omawia z przyjacielem. Kapitel 19 ist leider das Gegenteil. 19 rozdział niestety jest przeciwstawieństwem tego, co czytamy w 18. Ich möchte nur einige grundlegende Dinge jetzt noch dazu sagen. Chciałbym tylko teraz powiedzieć takie najważniejsze, zasadnicze rzeczy dotyczące tego rozdziału. Plötzlich heißen die Männer nicht mehr Männer, sondern Engel. Nagle teraz w tym rozdziale mężowie, którzy byli u Abrahama, nie mają nazwy mężowie, tylko aniołowie. Es waren ohne Frage die gleichen Personen. Bez wątpienia były to te same osoby. Aber Gott möchte damit verschiedene Seiten betonen. Ale Bóg tym samym określeniem chciałby podkreślić różnorodne strony. Der Ausdruck Männer spricht davon, dass man Gemeinschaft miteinander hatte. Bo to wyrażenie mężowie określa też i, że my możemy mieć z nimi społeczność. Dass man auch gegenseitig Gastfreundschaft erwies. Że można sobie wzajemnie wyświadczać też i gościnność. Betont vielleicht ein klein wenig, als wenn sie auf der gleichen Stufe wie Abraham stehen würden. Można by tak powiedzieć, jak gdyby ci mężowie stali na tym samym poziomie co Abraham. Vielleicht auch als wären sie freiwillig zu Abraham gekommen. Może z tego powodu, że oni dobrowolnie przyszli do Abrahama. Aber dass Gott jetzt hier den Titel wechselt. Ale to, że Bóg teraz w tym 19. rozdziale zmienia tytuł tych mężów. Das liegt daran, dass er jetzt die Seite betonen möchte, dass sie gesandt sind von ihm. To może być oparte o to, na tym, że Bóg chce podkreślić, że to są jego posłańcy. Denn Engel bedeutet nichts anderes als Bote. Bo określenie anioł to nic innego jak właśnie posłaniec. Es gibt verschiedene Gründe, warum Gott Engel sendet. I są różne powody, dlaczego Bóg wysyła aniołów.
Das kann zur Ankündigung von freudigen Ereignissen sein. Może tak się dziać, aby byli zwiastunami radosnych zdarzeń. Man denke bei der Geburt des Herrn Jesus. Możemy na przykład to oglądać przy narodzeniu Pana Jezusa. Man denke auch bei seiner Auferstehung. Możemy myśleć również też i o jego zmartwychwstaniu. Aber es sind auch Boten, die das Gericht Gottes ankündigen. Ale również mogą być posłańcami Bożymi, którzy ogłaszają sąd Boży. Und in dieser Eigenschaft kommen sie hier zu Lot nach Sodom. I właśnie w takiej postaci, w takiej cesze, oni przychodzą teraz do Sodomy, do Lota. Man hat das Gefühl, sie wollen gar nicht gesehen werden. Można mieć takie wrażenie, że w ogóle nie chcą, aby być widzianymi. Als wäre ihnen das unangenehm, zu Lot zu kommen. Jak gdyby było to dla nich rzeczą nieprzyjemną, żeby pójść do Lota. Guck mal, Vers 1, sie kamen am Abend. Spójrzcie, w wierszu pierwszym czytamy, że oni przyszli wieczorem. Wo man sie kaum noch sehen konnte. Gdy z trudem można było rozpoznać drugiego człowieka. Und wo befand sich Lot? A gdzie Lot się znajdował? Am Tor seines Zeltes? Czy on siedział w bramie swojego namiotu? Er befand sich am Tor der Stadt Sodom. Nie, on siedział w bramie tego miasta Sodomy. Ich will nur auf eine einzige Sache heute Abend noch hinweisen in Bezug auf Sodom. Jeszcze na jedną sprawę dzisiaj wieczorem chciałbym wskazać, co dotyczy Sodomy. 1. Mose 10 sagt uns, es war eine Grenzstadt der Kanaaniter. W pierwszej Mojżeszowej, w 10. rozdziale możemy przeczytać, że było to miasto graniczne do narodów kananejskich. Aber auf Kanaan lag ein Fluch. A przecież na Kanaanie spoczywało przekleństwo. Als Noahs jüngster Sohn die Sünde tat, bo gdy Noego, najmłodszy syn, właśnie popełnił ten grzech und über Noah redete, i on w zły sposób mówił o Noem, da wurde nicht sein jüngster Sohn verflucht, to nie był przeklęty jego najmłodszy syn, sondern dessen Sohn Kanaan. Ale był przeklęty jego następca Kanaan. Das heißt, diese Stadt war Teil eines Volkes, das unter dem Fluch Gottes stand. A więc to miasto było cząstką tego narodu, który znajdował się pod przekleństwem Bożym. Und dort wohnte mittlerweile Lot. I w takim mieście właśnie zamieszkał Lot. Und er hatte eine richtige Karriere hinter sich. I on rzeczywiście miał za sobą prawdziwą karierę. Man liest das erstmal in 1. Mose 13, Vers 12. Możemy to przeczytać najpierw w 13 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w 12 wierszu. Vers, ja. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Abraham zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. Da war er noch so im Randbezirk von Sodom. A to tutaj w tym miejscu wskazuje, że on znajdował się jeszcze w tych miejscach granicznych do miasta Sodomy. Kapitel 14, Vers 12. A w 14 rozdziale, w 12 wierszu możemy przeczytać. Denn er wohnte in Sodom. Pod koniec tego wiersza mieszkał bowiem w Sodomie. Kapitel 19, Vers 1. 19 rozdział, pierwszy wiersz. Er saß im Tor Sodoms. I on siedział w bramie Sodomy. Er hatte es zu etwas gebracht in Sodom. A więc rzeczywiście on miał sukces za sobą, gdy dotarł do tej Sodomy. Er saß im Tor Sodoms. Er saß dort an dem Platz, wo die Regierungsgewalt, wo die staatliche Gewalt gewesen ist. Jak wiemy, w tych czasach, w tych bramach tego miasta, tych miast, ci, którzy tam zasiadali, byli ludźmi zarządzającymi tym miastem. Vielleicht sogar in der Form eines Richters. Może również byli też i pewnego rodzaju sędziami tego miasta. Denn Vers 9 werfen sie ihm vor, du bist ein Fremder und willst den Richter bei uns machen. Bo w wierszu 9 czytamy, że oni mu zarzucali, ty jesteś tutaj obcym przybyszem, a teraz chcesz być naszym sędzią? Du, es war eine Karriere, wo man Gott bewusst draußen gelassen hatte. Tak, to była kariera, w której świadomie zostawiony Bóg został na zewnątrz. Ich kritisiere überhaupt nicht, wenn Geschwister
auch auf dieser Erde angesehene Positionen haben. Ja w ogóle nie krytykuję ludzi chrześcijan, którzy na tej ziemi zajmują znaczne stanowiska. Wenn Gott sie in diese Stellung gebracht hat, bo jeżeli Bóg ich do takiego stanowiska doprowadził, dann hat Gott seine guten Gründe dafür. To Bóg na pewno ma swoje dobre powody do tego, aby się tak stało. Aber wenn jemand versucht, von sich aus solche Plätze zu bekommen, ale jeżeli ktoś się stara, aby ze samego siebie dążyć do zajęcia tego rodzaju miejsc, und nur noch an sein berufliches Weiterkommen denkt, i tylko myśli, jak rozwijać swoją dalszą karierę zawodową, die Zeit zum Bibellesen wird immer weniger, to okazuje się, że czasu na czytanie Biblii starcza coraz to mniej, die Zeit zum Beten wird immer weniger, i czasu na modlitwę jest coraz to mniej. Irgendwann kann man kaum noch die Versammlungsstunden besuchen. Okazuje się, że z trudem można też i znaleźć czas, aby odwiedzić godziny zgromadzenia. Und irgendwann kommt jedes geistliche Leben zum Erliegen. I w pewnym momencie następuje taki punkt, w którym nasze duchowe życie jest całkowicie już położone na łopatki. Dann hast du die Position erreicht, die Lot erreicht hat. Ja, die Position erreicht, die Lot erreicht hat. Wtedy okazuje się, że ty osiągnąłeś taką pozycję, którą osiągnął również Lot. Dann sitzt du in den Toren Sodoms. Wtedy siedzisz w bramie Sodomy. Das ist hier kein schwarz-weiß Kapitel. Nie jest to rozdział, który wszystko nakreśla w kolorach czarno-białych. Wir müssen nicht meinen, Abraham wäre weiß und Lot wäre schwarz. I nie myślmy, że Abraham jest tym, który jest biały, a Lot tym, który jest czarny. So einfach ist das nicht. Nie jest to takie proste. Abraham hatte auch seine Sünden getan in seinem Leben. Abraham też popełnił w swoim życiu swoje własne grzechy. Die nächste wird bald kommen in Kapitel 20. Wkrótce będziemy o następnym jego grzechu mówili, gdy będziemy czytali rozdział 20. Und Lot hatte tatsächlich Dinge, die waren nach Gottes Gedanken. I również Lot rzeczywiście miał w swoim życiu takie rzeczy, które były zgodne z myślami Bożymi. Lot war verheiratet. Lot był żonaty. Das war untypisch für Sodom. Było to rzeczą nietypową co do Sodomy. Die unverheirateten Töchter von Lot werden als Jungfrauen bezeichnet. A te niezamężne córki Lota jeszcze są określane w tym rozdziale, że są pannami. Sie sind in diesem Punkt ganz klar als rein beschrieben worden. W tym wierszu są opisane jako całkowicie czyste, czyli dziewice. Und der zweite Petrusbrief sagt uns in Kapitel 2, dass Lot seine gerechte Seele dort quälte. A drugi list Piotra w drugim rozdziale nam pokazuje, że Lot przebywając w tym mieście bolał we wnętrzu swojej duszy. Aber er hielt sich eben trotzdem an diesem Ort auf. Ale jednak dalej trzymał się tego miejsca. Der in den Augen Gottes ein Ort der großen Sünde ist. Które to miejsce było w oczach Bożych miejscem wielkiego grzechu. Weil er eben an sein eigenes Weiterkommen dachte. Dlatego, że on ciągle miał na myśli swój rozwój, swoją karierę. Weil er nur an sein eigenes Ich dachte. Dlatego, że on ciągle myślał o swoim własnym ja. Wir werden das auch morgen Abend noch sehen. Będziemy to jeszcze mogli jutro wieczorem oglądać. Das heißt, hier ist nicht alles nur falsch, was Lot gemacht hat. A więc nie wszystko jest błędne, co tutaj oglądamy, co Lot uczynił. Wir müssen das schon vorsichtig und ausgewogen sehen. Musimy to naprawdę bardzo ostrożnie oglądać i rozważać to w sposób zrównoważony. Er war ein Gerechter, ein Kind Gottes. On był człowiekiem sprawiedliwym, on był dzieckiem Bożym. Aber er hatte Gemeinschaft mit der Welt. Ale on miał społeczność ze światem. Und der zweite Korintherbrief stellt die Frage, welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? A ta sprawa nasuwa nam pytanie, jaką społeczność ma światłość z ciemnością? Welche Gemeinschaft haben Gläubige mit Ungläubigen? Jaką społeczność mają mieć ludzie wierzący z niewierzącymi? Geht aus ihrer Mitte heraus. Wyjdźcie spośród nich. Das bezieht sich natürlich nicht auf die Ehe. Naturalnie nie dotyczy to związku małżeńskiego. Man kann das auf die Zeit vor der Ehe anwenden. Można te polecenie zastosować, jeżeli się myśli o małżeństwie przed małżeństwem.
Als eine Warnung, dass Gläubige keine Ungläubigen heiraten sollen. Jako ostrzeżenie, że człowiek wierzący nie powinien pobierać się z osobą niewierzącą. Aber wenn es passieren sollte, ale gdy już coś takiego się stało, dann kannst du diese Stelle natürlich nicht mehr anwenden. To nie możesz tego miejsca do siebie zastosować. Sonst würdest du jemanden auffordern, die Ehe zu scheiden. Dlatego, żebyś wtedy był człowiekiem, który żąda podziału małżeństwa. Und Gott sagt, ich hasse Entlassungen. A Bóg powiedział wyraźnie, nienawidzę rozwodów. Das ist also eine ganz ernste Warnung, dass wir gar nicht erst in eine solche Beziehung kommen. I dlatego jest to tak poważnym napomnieniem, ostrzeżeniem dla nas, abyśmy w ogóle nie wchodzili w tego rodzaju związki. Und Lot war mittendrin. A Lot tkwił w tym w środku. Wir können verstehen, dass die Engel abends kamen. Możemy to teraz zrozumieć, że aniołowie przyszli właśnie wieczorem. Dass die Engel gar nicht in das Haus kommen wollten von ihm. A nawet aniołowie w ogóle nie chcieli wejść do jego domu. Das ist schon eine harte Aussage in Vers 2. Jest to naprawdę bardzo twarda wypowiedź, którą czytamy pod koniec drugiego wiersza. Lot lädt sie ein zur Gastfreundschaft. Lot ich zaprasza, aby móc im udzielić gościny. Aber sie sprachen nein. A oni odpowiadają nie. Sondern wir wollen auf dem Platz draußen übernachten. Będziemy nocowali na dworze. Und dann nötigte er sie. I dalej możemy przeczytać, że on nalegał albo przymusił ich. Und dann kehrten sie doch in sein Haus ein. I wtedy rzeczywiście weszli pod dach jego domu. Das ist eine ernste Sprache für uns. Jest to bardzo poważna mowa do nas skierowana. Sage noch einmal, Lot ist ein Gläubiger. Jeszcze raz to mówię, Lot jest człowiekiem wierzącym. Wir können also nicht sagen, wir haben mit Kapitel 19 gar nichts zu tun. A więc my nie możemy powiedzieć, że ten 19 rozdział w ogóle nas wierzących nie dotyczy. Das ist eine ganz, ganz ernste Sprache Gottes zu uns. Jest to bardzo, bardzo poważna mowa Boża do nas. Wie intensiv sind unsere Beziehungen zur Welt? Jak intensywne są właśnie nasze związki z tym światem? Natürlich sind wir noch in der Welt, sagte Herr Jesus selbst. Sam Pan Jezus powiedział, naturalnie jeszcze jesteście w tym świecie. Und es gibt gewisse Beziehungen, es geht gar nicht anders. I są pewnego rodzaju powiązania, bo inaczej nie da się, żeby żyć. In der Schule. Powiązania ze szkołą. Am Arbeitsplatz. Na miejscu pracy. Aber Gott warnt uns, über dieses nötige Maß hinauszugehen. Ale Bóg ostrzega nas, abyśmy nie wykraczali ponad to, co jest niezbędnie konieczne. Lot tat das freiwillig. A tu oglądamy, że Lot czynił to dobrowolnie. Er ist ja in Kapitel 14 sogar in Sodom gefangen weggeführt worden. On, nawet co oglądamy w 14 rozdziale, gdy była ta wojna, został uprowadzony razem z pozostałymi mieszkańcami ze Sodomy. Und Abraham befreite ihn. I Abraham wyswobodził go z niewoli. Und trotzdem ist Lot an diesen Ort wieder zurückgegangen. I pomimo tego ostrzeżenia Lot dalej wrócił na to samo miejsce. Abraham hat aus seinen Fehlern gelernt. Abraham nauczył się tego wszystkiego ze swoich błędów. Auch wenn sich bei ihm schon mal eine Sünde wiederholt. Nawet gdy oglądamy, że w jego życiu niektóre grzechy się powtarzają, aber Lot hat überhaupt nichts gelernt. Ale przeciwnie do niego Lot niczego się nie nauczył. Er interessierte sich nicht mehr für die göttlichen Dinge. On w ogóle nie interesował się już sprawami Bożymi. Und deswegen war die Gemeinschaft mit Gott gedämpft, fast unterbrochen. I dlatego społeczność jego z Bogiem była przytłumiona, a można by nawet powiedzieć, była całkowicie zerwana. Lot wird am Ende gerettet werden. Wiemy, że koniec końców na koniec Lot został wyratowany. Doch so wie durchs Feuer. Ale można powiedzieć, wyratowany jak przez ogień. Er steht am Ende mit völlig leeren Händen da. On na koniec całkowicie z pustymi dłońmi stanął. Wir werden das morgen Abend, so Gott will, sehen. Jeśli będzie wolą Bożą, jutro będziemy mogli się temu przyglądać. Und wir werden morgen Abend auch sehen, was Sodom uns persönlich zu sagen hat. I będziemy mogli to też oglądać, co ta Sodoma nas osobiście dotyczy. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch nie die Gnade Gottes vergessen.
Ale z drugiej strony nigdy nie zapominajmy łaski Bożej, die so unendlich groß ist, która tak nieskończenie jest wielka, dass sie sogar Lot aus dieser hoffnungslosen Lage noch herausreißen kann. Która jeszcze Lota z tej beznadziejnej sytuacji mogła jeszcze wyrwać. Auf der anderen Seite sehen wir die schreckliche Sünde bei Lot. A z drugiej strony oglądamy też i ten straszny grzech u Lota. Und auf der anderen Seite die unendlich größere Gnade Gottes. A z drugiej strony tą nieskończenie wielką łaskę Bożą. Wie heißt es im Neuen Testament? A jak jest to napisane w Nowym Testamencie? Wo die Sünde überströmend ist. Tam, gdzie grzech obfitował, ist die Gnade Gottes noch überströmender. To łaska stała się jeszcze obfitsza. Das ist kein Freibrief für uns zu sündigen. W żadnym wypadku nie jest to glejt na to, abyśmy my dobrowolnie grzeszyli. Aber es zeigt, wie groß Gott ist. Ale pokazuje nam jasno, jak wielkim jest Bóg. Und dass für Gott kein Ding unmöglich ist. I że dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Sara konnte noch ein Kind bekommen. Sara mogła jeszcze otrzymać w swoim wieku dziecię. Und Lot wurde aus dieser Stadt gerettet. A Lot został z tego miasta uratowany. Wir verspüren die Größe der Gnade Gottes. I możemy odczuwać wielkość łaski Bożej.